Dzień dobry, w studiu Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry pani, kocham się państwu. Panie przewodniczący, ile razy pan już zaprzeczał, że nie jest jak Jarosław Kaczyński? Może pan jeszcze raz się do tego odnieść, czy już wystarczy? Wystarczy, no. taka jest różnica między nami, jak między Platformą a PiS-em to wszystko mówi. Chyba. Ale może pan przemyślał sprawę i yy, może to wcale nie jest takie złe porównanie, bo były lata chude Prawa i Sprawiedliwości. Teraz Platforma ma takie chudsze lata i może można na to w ten sposób spojrzeć? Nie chciałbym, dlatego, że PiS przegrywał z nami osiem wyborów z rzędu. A my przegraliśmy na razie no, z tymi prezydenckimi parlamentarnymi dwa, więc nie chciałbym życzyć sobie i, i ludziom Platformy i Polsce jeszcze następnych porażek. Także nie chcę tych porównań. A, a jak to jest z tym zawieszonym prote protestem? Od zostaje Odwieszony, czy on zostanie zakończony, czy jest jakiś taki termin, do którego... Mówi pani o prawie w Sejmie. Tak, państwo podejmą decyzję. No są... Zawiesiliśmy go do wyjaśnień tych wszystkich kwestii, które wtedy postawiliśmy, położyliśmy na stole. To jest kwestia zmian w regulaminie oczywiście. Sposobu prowadzenia, one dotyczą sposobu prowadzenia obrad Sejmu przez marszałka Kuchcińskiego, no i takiego dobrego, lepszego obyczaju parlamentarnego. Więc zobaczymy. Ja jestem przekonany, znaczy chcę być przekonany, że marszałek Kuchciński wyciągnął wnioski z tego, co się stało. I będą zmiany w sposobie prowadzenia Sejmu, obrad i z takim podmiotowym głosem, który otrzymuje opozycja od niego. No to ile państwa dają czasu marszałkowi? Każdy tak naprawdę w przyszłym tygodniu będzie nowe posiedzenie. I to jest pewnego rodzaju... I to taki test będzie, sprawie. tak? Tak, bo będzie dosyć no, sporo y, ważnych rzeczy, też emocjonująca debata o polityce zagranicznej. Także na pewno to, to będzie sprawdzian i, i potem będziemy mogli wydać ocenę. A jeśli chodzi o regulaminy, to marszałek Brudziński niedawno mówił, że można go przygotować, zmiany w regulaminie można przygotować z udziałem opozycji. Jeśli opozycja powstrzyma się od y, tych zachowań, które miały miejsce y, w grudniu? To jest szkoła y, Marszałek Brudziński jest y, uczniem, y, chce być uczniem prezesa Kaczyńskiego, bo prezes Kaczyński już chciał wybierać y, liderów, czy lidera opozycji, chciał y, go ustawiać na porównywalnym miejscu jak wicepremierów i traktować specjalnie. Nie będzie tak, że PiS, jakikolwiek posłów PiSu będzie Mianował, czy tutaj koncesjonował i czy opozycję, czy sposób jej zachowań. No ale Opozycja to jest zaproszenie mus... do rozmowy. Nie. Nie, Nie A wierzę. że jest? Nie wierzę. To jest próba pokazania, nieudolna próba pokazania, że PiS będzie teraz w sposób podmiotowy traktował opozycję w parlamencie. Znaczy. Nie wierzę... Czyli nie chcą państwo nie pracować wierzę. nad zmianami w regulaminie, bo, bo nie, nie, się... nie wymaga zmian? Nie, bo złożyliśmy poprawę i chcemy rozmawiać o konkretnych poprawkach, a nie o robieniu... Do, z... do, do regulaminu, tak? tak? dokładnie. One leżą... A jakie to są poprawki? To przede wszystkim jest kwestia y, wniosków... Y, wniosków formalnych, ale także wniosków merytorycznych, które powinny być, czy muszą być wprowadzane w, przy konkretnych punktach, a nie jak robił to dotychczas marszałek Kuchciński, że wnioski dotyczące jednych punktów były rozpatrywane po zakończeniu, już po głosowaniu tych, tychże punktów. Także to są techniczne rzeczy, plus oczywiście takie kwestie, na przykład jak przerwa, o którą może poprosić klub, która też nie jest nie realizowana przez marszałka. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co pokazuje jakby tak w elementarny sposób normalność prowadzenia obrad. Tego nie było. Więc jeżeli teraz słyszę ze strony marszałka Brudzińskiego, że oni chcą rozmawiać i chcą podmiotowości, to w sposób ograniczony wierzę PiSowi. Czy nie wierzę PiSowi, a szczególnie marszałkowi Brudzińskiego w tym w tych kwestiach. A czy powinno zostać ograniczone wykorzystywanie e, instytucji wniosku formalnego do przekazywania różnych rzeczy takich obok? Co się działo nie tylko w tej kadencji? Ale pani redaktor, to, to wykorzystywanie, jak pani mówi, wniosków formalnych polega na tym, że nie, były, nie był udzielany głos w sposób normalny, taki racjonalny przez marszałka e, klubom, żeby dokumentować... Czyli trzeba było ci, fortelu. Tak, tak żeby, żeby udowodniały, pożycie. czy opisywały, uzasadniały swój wniosek merytoryczny. Więc dlatego fortel i powoływanie się na wniosek formalny. Oczywiście to Ale jest... jak mówię, to nie jest wynalazek tylko tej kadencji, czyli może coś jest nie tak w tym regulaminie. Więc jest jeżeli trzeba używać forteli. Tak, jeżeli tylko to jest kwestia zawsze jakości. Prowadzenia obrad i takiej podmiotowości, to znaczy szacunku do, do tych, którzy nie są z mojego klubu parlamentarnego, którzy są z drugiej strony, są z opozycji trzeba i im też należy się głos i możliwość uzasadnienia wniosku. Jeżeli odbiera się te możliwości, to dochodzi do, do problemów i do bałaganu, tak jak widzieliśmy to w ostatnich tygodniach. Kto z Platformy może rzucić wyzwanie kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Wielkiej Warszawy? Zależy, jaka będzie ordynacja. Po pierwsze. To, co czytamy, to, co widzimy. Dzisiaj to jest złamanie kręgosłupa w Warszawie. To jest odebranie jej podmiotowości. To zaraz o tym porozmawiamy. Ja teraz chcę y, o nazwiskach. Czy Prze są już konkretne nazwiska? Chciałem zapytać, no to y, proszę o uzasadnienie Nie, to, tego. To ja chcę zapytać tak, teraz. Ja już odpowiadam, tylko żebym wiedział, w jaki sposób będzie wybierany prezydent Warszawy. Czy on będzie wybierany przez wybranych radnych w tym systemie, o którym y, mówi PiS dzisiaj, czyli. Y, Dzielnica Warszawy ma jednego przedstawiciela, a gmina podwarszawska także jednego. Czy I w ten to wpłynie sposób? na to, kogo Platforma Nie, wystawi? Ja, ja pytam o, o, o zasady wyboru. Czy wszyscy wybierają, czy wybierają wszyscy mieszkańcy Warszawy dzisiaj i tych gmin, które są dołączone? Bo, bo Panie od Przewodniczący, tego... ale ja pytam, czy od tego Państwo uzależniają, kogo wystawią w Warszawie? Od Nie. tego, w jaki sposób będzie wybierany prezydent? Ja chcę pokazać absurd sytuacji i nie chcę pozwolić na to, żebyśmy zaczęli dzisiaj dyskusję kto będzie kandydatem platformy obywatelskiej na prezydenta, tylko chcę rozmawiać Ale o tym. Ale państwo ciągle mówią, że wybory mogą być wcześniej i trzeba się przygotowywać. Tak jest. To może jest czas, żeby promować nazwisko kandydata. Ja zaraz będę promował, już sekundę proszę mi dać Ale pozwolić skończyć Ale to tutaj pan zdanie. będzie promował? Czy pan no ja pozwoli? Czekam. proszę bardzo. Tylko chcę powiedzieć, że coś katastrofalnego się zdaje z, 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 za chwilę zdarzy, bo pis rujnuje, demoluje ustrój Warszawy. To znaczy nasze Miasta, które jest europejską metropolią i świetnie się rozwija, tworzy moloch, który ma konstrukcję taką, która ma pomóc wygrać im wybory. To chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie pozwoli wygrać im wyborów, bo oni przekrają, w, jestem przekonany, że przekrają każde wybory w Warszawie, szczególnie wprowadzając w tak... W taki sposób nową ordynację. No dobrze, to o zanim, kandydatów... ta, zanim, zanim pan będzie promował to nazwisko, to ja jeszcze przypomnę to, co przypominał zresztą na konferencji wczoraj Jacek Sasin, że Jan Grabiec obiecywał, że jak wejdzie do Sejmu, to będzie robił wszystko, by doprowadzić do powstania Metropolii Warszawskiej. Tak. Chcą państwo też Metropolii Śląskiej, nawet ponaglali jeszcze. Tak. Na konferencji 23 stycznia politycy Platformy i marszałek województwa śląskiego ponaglali państwo PiS w tej sprawie. Tak. To, czyli metro, metropolia sama w sobie nie jest zła, prawda? Bo państwo doprowadzili do... Y tak, metropolia nie jest zła, bo pokazuje jak w dobry sposób może y współpracować miasto i... Miasteczka, czy duże miasto, metro, to, 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 to główne miasto, plus miasta, które są wokół niego, czy też miasteczka. Jak rozwiązywać e, wspólnie problemy komunikacji, transferów, wspólnych inwestycji, gospodarki, odpadami itd. itd. Na tym polega metropolia. No tak i Na teraz dzisiaj minister Błaszczak i... mówi, chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, transport i system Ania, drogowy. Im chodzi, nie, o, Im chodzi o coś innego. Im chodzi o włączenie y, iluś miast wokół Warszawy do Warszawy. To nie jest metro, to nie będzie metropolia. To nie ma nic wspólnego z Metropolią. To, co, będzie, to, wielka, będzie? to będzie wielki moloch, który nie będzie, będzie zarządzany w ich, ich mniemaniu, zarządzany z ratusza jednoosobowo przez prezydenta, którego wskaże PiS. Ale gminy zachowają samodzielność. Aha. Czyli w sumie. To proszę, to proszę gdyby, nie to, gdyby nie to, że prawo i sprawiedliwość. Y chcę tej ustawy dlatego że pewnie chce wygrać wybory w Warszawie to by państwo nie, nie protestowali żeby ale też będziemy, protestowali znaczy, to jest absurdalny pomysł jak pani redaktor może przywoływać z, z, zdanie ministra Błaszczaka, który mówi o zachowaniu niezależności jakie będzie miała jaką niezależność znaczy nie, o, nie, o ale zachowaniu, zachowaniu niezależności mówi Jacek Sasin a ja ale umiała... tak ale jaką niezależność będzie miała jedna gmina z 50 jakie będzie miała wpływ na decyzję no żadnego z 34 no, ja już mówię o wspólnie razem w, te, w, tej, w, tej mapie, w tej mapie Rady Warszawy, nowej Rady Warszawy. Przecież wiadomo, że chodzi o centralne sterowanie. Jeżeli PiS centralnie chce sterować Polską, to na jakiej podstawie można, pani redaktor, uważać, że oni będą tutaj y, y, z, zmienią, zmienią y, swój sposób myślenia na zarządzanie Warszawą? Będą to robić centralnie. Tak, to, co będą za mogą... gminy w imieniu gmin decydować y, z poziomu ratusza warszawskiego. O tym marzą. To co państwo mogą, żeby ten... Pomysł, który wydaje wam się szkodliwy, zablokować, nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie Prawo i Sprawiedliwość utraci większość w Sejmie. To no co tak. Państwo mogą zrobić? Przede wszystkim mobilizować opinię publiczną mieszkańców Warszawy i tych gmin wokół, wokół Warszawy, w którym ta wszystko wskazuje na to, ta decyzja będzie narzucana. Widzę tutaj możliwość stworzenia przeprowadzenia referendum, jeżeli tak bardzo się tak. Tak, tak intensywnie domagali się referendum, rozmowy z mieszkańcami e, posłowie PiSu w kampanii wyborczej. Obiecywali, że ja nie ma powodu. Ale więc dlatego będziemy im przypominać te ich wypowiedzi i, i tę ich politykę. To jest, to jest klasyczne kłamstwo PiSu. Domagali się konsultacji, domagali się rozmów przed wyborami. Teraz, kiedy mają władzę, narzucają swoją wolę. To, to teraz, jest polityka państwa PiS. To teraz promujemy nazwisko, tak? To znaczy pan promuje, a ja słucham. Ja myślę, że kilka osób na pewno jest takich. Y, y, które mają ogromne szanse i y, na pewno to jest y, czy marszałek Kidawa-Błońska, czy przewodniczący regionu Andrzej Halicki, czy Rafał Trzaskowski, y, parlamentarzysta i był eurodeputowany. To są nazwiska, no to, to to na są razie, nazwiska na które są... Na razie jest kilka nazwisk. Kiedy Ta. państwo podejmą decyzję? Jeżeli będzie... Na razie będziemy walczyć o to, żeby warszawiacy mogli decydować o tym, jak Warszawa ma wyglądać. Żeby nie decydowali politycy pisu na Nowogrodzkiej. Bo to jest, to jest kompletny absurd. To pokazuje... Dobrze, ale kiedy państwo wybiorą swojego kandydata? Jeżeli Czy jedno, jedno drugie wyklucza? Chyba nie. No... Tak, walka, to, walka o, to, znaczy, o zachowanie status quo. Jeżeli zatrzymamy tę złą zmianę, jeżeli nie doprowadzimy do tego referendum, to dlaczego mamy. W, to znaczy, że wybory są za półtora roku. W każdej sytuacji, pani redaktor, prezyd, kandydaci na prezydentów miast, kandydaci Platformy obywatelskich będą wybrani. Chcemy, żeby zrobić to do. Do końca lutego tego roku. Nawet jeżeli wybory będą w normalnym terminie, czyli w jesienią przyszłego roku. To będzie. Do końca lutego tego roku. Do, końcu, do końca lipca tego roku. A, powiedział pan lutego. Przepraszam, do końca lipca tego roku, bo to jest procedura, którą będziemy przeprowadzić, przeprowadzać przez Rady Powiatów, Rady Regionów i później przez Zarząd Krajowy. Koniec no. lipca tego roku. Podpiszecie jakieś porozumienie z Nowoczesną, może z PSL w sprawie wyborów samorządowych? To zależy oczywiście od ordynacji, ale uważam, że opozycja musi być gotowa do tego, żeby, żeby być razem, żeby być na wspólnych listach, żeby mówić o wspólnym programie. Szczególnie, że jeżeli będzie zmieniona ordynacja i będą preferowane duże bloki wyborcze i wynikające z tego metoda DONTA, czyli liczenie głosów, która preferuje... Duże ugrupowania. To tutaj Czyli ja możliwe ja jest takie porozumienie spisane. Spisane i wyegzekwowane na poziomie list, podstawy programowej z nazwisk kandydatów. Oczywiście, że tak. A teraz porozmawiamy o liście Donalda Tuska. Jak pan odebrał ten list, czy Donald Tusk rzeczywiście nie posunął się trochę za daleko, jeśli chodzi o stawianie w jednym rzędzie zagrożeń dla Europy nowej polityki Donalda Trumpa? Polskie MSZ się dystansuje od tego listu. Czy to było po prostu dyplomatyczne? Czy to było zgodne ze sztuką? Ale... Z jednej strony terroryzm, Putin mhm. i Trump. Mam takie wrażenie, że Polskie MSZ dystansuje się od wszystkiego, od każdej aktywności przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. No to zostawmy MSZ, a no, natomiast, pytam jest, Grzegorza Schetyna. On jest żywym politykiem i, i chce mieć ocenę i ma ocenę tych zapowiedzi, kampanii, ale także tych zapowiedzi już po, po zaprzesiężeniu prezydenta Trumpa. Ja uważam, że Europie potrzebna Jasne, jest. Ale to, to nie jest publicystyka, tylko list do wiem. przywódców. Dlatego ja uważam, że to jest też napisanie takiego scenariusza jego kadencji, tych dwóch i pół następnych lat. On pokazuje, w jaką stronę będzie prowadził, czy będzie chciał prowadzić y, Radę Europejską. A będzie prowadził? Tak. Wydaje mi się, że to jest ważne. I on też, jakby to powiedział, narzuca... tak. Myśli pan, że, że ma w, tak, w kieszeni myśl... y, drugą kadencję? Myślę, że tak. Myślę, że, 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 że to jest w zasadzie, w zasadzie przesądzone. Pomimo po... więcej niż dystansu polskiego rządu. Tak, on to nie będzie miało znaczenia tutaj w tej decyzji, bo będzie powszechna akceptacja wśród y, szefów rządów europejskich. I on pokazuje scenariusz, pokazuje agendę swojego planu, swojego funkcjonowania. Funkcjonowania przez 2,5 roku. I to jest intelektualnie uczciwe, bo on mówi, pokazuje, nawet jeżeli. I pan by napisał też taki na, list. Nawet tak? jeżeli to jest kontrowersyjne, no to jest ciekawe, bo on po prostu pokazuje, pokazuje plan swojej pracy i, i, i kładzie go na stół i, i w ten sposób oczekuje akceptacji ze strony szefów europejskich. I uważam, że tak, że to jest, że to właśnie o to, że w tej sytuacji. Taka polityka i taka aktywność Europy jest potrzebna. To znaczy prawdziwe przywództwo, pokazywanie prawdziwych wyzwań i, i podejmowanie prawdziwych decyzji. To jest dzisiaj potrzebne Unii. Nie mam czy, co do tego wątpliwości. Czy Angela Merkel będzie namawiać polski rząd? Jak pan myśli do poparcia Donalda Tuska? Myślę, że tak, będzie mówiła o, o to, że to byłoby wydarzenie bez precedensu. Brak poparcia I udaje się z Warszawy. No zobaczymy, to jest, to jest w przyszłym tygodniu tutaj będzie, będą te rozmowy. Myślę, że że to też, to też jest ważna wizyta na Angeli Merkel I, i ciągle myślę, że, że pani premier Szydło wykorzysta szansę i tej rozmowy i, I, yy, to... i, będzie, i, i będzie miała pomysł jak pokazać Dziękuję. polski, polski pozy, pozycja Polski dzisiaj w, w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo Grzegorz Schetyna, platforma obywatelska była tam Nicz. Do usłyszenia. Dziękuję.